Wyjechałem z kraju. Nie sam, ale z całą rodziną. Oczywiście nie na stałe. Na kilka dni, aby odpocząć i naładować baterie. Odłączyłem więc internet, odciąłem się od wszelkich informacji, no i żyłem sobie tak błogo mniej więcej od Bożego Narodzenia aż do dzisiaj, gdy powtórnie połączyłem się z siecią, no i mój telefon został zasypany setkami fatalnych informacji z Polski. Dobrze jest popatrzeć na to wszystko czasami z odległości, na to wszystko, co nas dotyczy, z innej perspektywy. Czy odczuwam satysfakcję? Tak, odczuwam gorzką, ale jednak satysfakcję, bo dzieje się dokładnie to, co przewidywałem od 2 lat, kiedy mówiłem, że wszyscy w jednej redakcji się nie pomieszczą. Dzieje się to, o czym rozmawiamy tutaj wspólnie od kilku tygodni. Ludzie mieszkający w Polsce dokonali w ostatnim czasie kilku wyborów. I właśnie te decyzje odegrają teraz kluczową rolę w najbliższych latach. Otóż chciałbym podzielić się dzisiaj z wami moją refleksją. A brzmi ona, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, państwo polskie nie istnieje. To, że dziś odśnieżają nam ulice, że wywożą śmieci, że z kranów płynie woda, a na stacjach benzynowych dostępne jest paliwo, nie jest żadnym dowodem na to, że kwestie państwowości są na odpowiednim poziomie, że osiągamy jakąkolwiek stabilność. Nasze państwo porównałbym dzisiaj do filmu z gatunku western. Wyobraźcie sobie, ulica wiodąca przez środek miasteczka, wzdłuż niej jeden przy drugim kłębią się drewniane budynki. Są tutaj szkoła, kaplica, salon, biuro szeryfa, jakiś zakład golibrody, sklep, stajnia, a w oddali kowal uderza w rozgrzane żelazo potężnym młotem. Na pierwszy rzut oka wszystko wydaje się w porządku. Miasteczko żyje, wszystko działa. Ale to dzieje się tylko na szklanym ekranie. Widzimy film, a w nim całą tę zabudowę. Czujemy nawet rytmiczne bicie serca tej niewielkiej osady, ale jak mówię, wszystko to dzieje się jedynie na ekranie i jest fikcją, podobnie jak w Polsce. Gdybyśmy jednak przenieśli się na plan filmowy takiego westernu, zobaczylibyśmy nie miasteczko, w sensie prawdziwe miasteczko, i ciągnące się przy głównej ulicy zabudowania, ale fasady budynków. Szkoły, biuro szeryfa, miejskiego urzędu, zakładu lekarskiego. Pojedyncze ściany zamiast realnie istniejących miejsc. No i rzesza aktorów, gdzieś tam błąkających się od lewa do prawa, którzy odgrywają przed widzami swoje role. Robią to oczywiście lepiej lub gorzej, ale łączy ich jedno. Otóż wszyscy mają z tego zysk. Porażające jest natomiast to, że każą nam się w tej scenografii urządzać. Mówią, że to, co nie istnieje, istnieje. Że bezpieczeństwo da nam ten lub inny szeryf, który wprawdzie wygląda jak stróż prawa, ale to jest tylko gra. No i najsmutniejsze, najbardziej ponure jest to, że istnieje cała masa ludzi, którzy twierdzą, że od samego tylko urodzenia, stając się Polakami, z lubością w tym nieistniejącym miasteczku pomieszkują, bo takim mówią i takim każą. Sypiają więc w hotelach, które nie istnieją, piją w barach, których nie ma, uczą się w szkołach, które niczego nie uczą. Szukają schronienia i jakiejś swojej przyszłości, bezpieczeństwa w tej zwykłej scenografii. W scenografii zbudowanej za pieniądze wzięte na kredyt. Wojna fanatycznych plemion, które biją się nie o to, kto Polskę uwolni, ale weźmie ją w jarzmo, jak najdłużej utrzyma w swych kazamatach jako zakładnika. Takie niestety w mojej ocenie są fakty i lepiej, żebyśmy zdali sobie z tego sprawę prędzej niż później. Żadnej ułudy. Ani jedna, ani druga frakcja nie ma tutaj racji. Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o sprawach społecznych i politycznych. Dziś ostro, ale i nostalgicznie. Nad przeszłością, teraźniejszością i tym, co nadchodzi. Witajcie i czujcie się jak u siebie. Mamy to. Mamy to, proszę Państwa. Do końca roku jeszcze kilkadziesiąt godzin, a już na naszym zegarze subskrybentów ponad 50 tysięcy widzów. Udało się nam zrobić to zaledwie w 3,5 miesiąca. To wszystko dzieje się rzecz jasna dzięki Wam, widzom naszego kanału, kanału Marek Miśko Czuwaj i przyjaciołom tegoż projektu. Przypominam, jaki jest cel. 100 tysięcy subskrypcji do maja nadchodzącego właśnie roku. Wtedy też zaczniemy realizować kolejny etap, czyli budowę profesjonalnej, internetowej telewizji, kanału dla ludzi logicznie myślących. Wszystko to nie udałoby się bez Państwa zaangażowania, więc wszystkim wspaniałym mecenasom kłaniam się jak zwykle w pas.
to dzięki Wam możemy nadawać i dzięki Wam robimy to regularnie. Jeżeli natomiast uważacie, że misja tego kanału ma sens, że szczególnie w tym nadchodzącym, niełatwym powiedziałbym czasie, potrzeba jest właśnie takiej telewizji, takiego miejsca, swobodnej wymiany myśli, to zachęcam, abyście dołączyli do szacownego grona mecenasów, a informacje o tym, jak to zrobić, znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Czuwaj! To co? Zaczynamy! Pewnie zastanawiacie się, cóż to za ciemne, ale jednak malownicze widoki rozciągają się tam za moimi plecami. Otóż wraz z rodziną wyjechaliśmy świątecznie z kraju, aby po wielu latach bez urlopu móc naładować baterie do pełna. Taki to już los ludzi, którzy zatrudniają siebie sami. Nie mamy czasu na chorowanie, bo za chorowanie nikt nie płaci. Gdy lekarz w ośrodku pyta, czy wystawić zwolnienie, patrzę na niego z politowaniem, po czym uśmiechamy się porozumiewawczo. Mówi, co pan na samozatrudnieniu? I rezygnujemy z L4. Właśnie, chociaż płacimy pełen ZUS, nam zwolnienie L4 przynosi jedynie straty. Nie ma czasu na wakacje, bo robota stoi. No ale wcale nie narzekam. Nie narzekam, bo to był mój wybór. Jednak pamiętam dokładnie, gdy taki jeden, który właśnie stracił władzę, a jego kolegów czeka kilkuletnia odsiadka, powiedział, gdy zwiększano składkę zdrowotną i likwidowano możliwość odpisywania jej od kosztów uzyskiwania przychodów, jeżeli przedsiębiorcy nie stać na opłacenie ZUS-u, to znaczy, że nie nadaje się do biznesu. I najbardziej bolesne w tym wszystkim było to, że nikt na jego dworze nie miał odwagi, aby powiedzieć, skończ pan, panie prezesie, obrażać w końcu ludzi. Że my nie nadajemy się do biznesu. Pan za to się nadaje, panie prezesie. Do niczego się pan nie nadaje. Nie różni się pan niczym od swojego rdzawego kolegi z Sopotu, chociaż tyle energii sztab PR-owców wkłada w to, aby te nieistniejące różnice wykazać. Po tylu latach w polityce nie był pan w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań i oto mamy właśnie Polskę. Powoływał się pan na patriotyzm i miłość do ojczyzny, a pozostawił nam kraj zupełnie nieprzygotowany. Nie tylko na niebezpieczeństwa płynące z zewnątrz, ale i na to, co zaczęło się dziać za sprawą nowych aktorów na scenie naszego polskiego westernu. Jeżeli macie znajomych żołnierzy z Wojska Polskiego, zapytajcie. Zapytajcie tychże żołnierzy, niech wam odpowiedzą szczerze, co pozostawił po sobie w resorcie pan Błaszczak. Przypomną wam, jak blokowano awanse na stopnie podoficerskie i oficerskie za to, że ktoś uznał, iż nie chce uzupełnić swojego organizmu niesprawdzonymi płynami jakiegoś szemranego pochodzenia. Albo jak wyzbyto się w większości sprzętu i słano bez umiaru na konflikt, który z pewnością oczywiście nas dotyczy. Również nas dotyczy, ale nie oznacza przecież, że mamy się rozbroić doszczętnie. Jeżeli macie znajomych policjantów, zapytajcie, jak wielu odchodzi dzisiaj ze służby. Jak są traktowani. Że oficjalnie mówi się o niedoborach w służbie sięgających około 13 tysięcy, a realnie może to być nawet liczba przekraczająca 17 tysięcy. Kim ich zastąpią? Tych policjantów? Ukraińcami? Gdy zamknął pan nasz kraj, panie Kaczyński, i zabronił ludziom chodzić do lasów i na cmentarze. Tak wygląda strategiczny umysł, który nie jest w stanie przewidzieć tego, co wobec nas knują? Przecież to było nielogiczne. Gdy pozowaliście do zdjęć w kagańcach na twarzy, by zdejmować je pospiesznie, gdy tylko zgasło światło kamer. Przez lata ludzie uważali pana, i nawet ja przez pewien czas, uważałem pana za wybitnego stratega, ale jest pan jedynie hazardzistą. I to wcale nie najlepszym. Nadchodzący rok, drodzy państwo, to ostatni czas, aby zacząć odbrązawiać pomnik Jarosława Kaczyńskiego. Aby tak zbudowany przez niego obóz nigdy nie doszedł już do władzy. Ale też trzeba przypomnieć ludziom, że jego polityczny bliźniak, Donald Tusk, nie jest człowiekiem, któremu warto chociażby zostawić klucze do mieszkania, aby kwiaty podlewał. I że jego czas również jak najszybciej powinien się skończyć. Oni myślą, że my już nie pamiętamy, że mamy słabą pamięć. Że nie pamiętamy ministra Sienkiewicza i podpalenia budki przed ambasadą Rosji. Że nie pamiętamy akcji Widelec, pacyfikacji Marszów Niepodległości, gdy w Dniu Święta Narodowego przez prowokację służb naszego kraju musiałem wraz z żoną i z dziećmi na rękach uciekać przed gumowymi kulami, które były wystrzeliwane na oślep przez policję mojego kraju. Że nie pamiętamy koncertu Madonny, który zorganizowała pani Mucha za grube miliony. Nie pamiętamy Zbyszka Chlebowskiego i spotkań na cmentarzach. Nie pamiętamy też tych wszystkich wizyt nagrywanych u pana Sowy. W restauracji. Nie pamiętamy afery Amber Gold?
A cóż to takiego się wydarzyło? Może ktoś mi odpowie, że pani poseł Małgorzata Wasserman z Ostrej Prawniczki podczas komisji śledczych do spraw Amber Gold właśnie zamieniła się nagle w potulną kobitkę, która przestała kąsać poprzedników z tą swoją profesjonalną swadą, która tak bardzo mi się podobała, i ograniczyła swoją aktywność medialną do otwierania pikników dla dzieci i malowania buziek w podkrakowskich miasteczkach. Znów mija pewien cykl i oddajemy kraj w ręce tych samych ludzi, tylko występujących pod innymi szyldami. Co jest więc z nami nie tak? Rozumiem rozczarowanie poprzednimi, ale pisanie pieśni pochwalnych na temat tych, co byli i przyszli jako nowi, jest dowodem na skretnienie mieszkających ludzi nad Wisłą. Ministrowie od cyfryzacji pod publiczkę. Co zrobił przez te lata Adam Andruszkiewicz i za co brał pieniądze, gdy wolność słowa w internecie była ograniczana? Pamiętacie system ACTA, który miał zakneblować swobodne działanie w sieci? Gdzie zbudowana korweta Gawron? Gdzie amerykańska tarcza antyrakietowa? Gdzie wielki port CPK? Gdzie jest elektrownia atomowa? Gdzie jest bezpieczeństwo energetyczne? Budowa nowych sieci energetycznych. Zamiast tego budowali konstrukcje z tematów zastępczych. Ojciec nie może zabrać swojego dorastającego syna na polowanie, bo Jarosław Kaczyński, który pojęcia nie ma ani o rodzinie, ani o dzieciach, wie lepiej, jak my mamy wychowywać swoje dzieci. Teraz będzie lepiej wiedział to Tusk i jego ekipa oczywiście. Ale Jarosław Kaczyński w tamtym czasie bardzo mnie zaskoczył, bo kiedyś był u babci na wsi, jako dzieciak, i widział, jak ucięła łeb kury na rosół. I do dzisiaj ma traumę. Bo Donald Tusk najpierw się modlił przed ołtarzykiem w domu wraz z całą rodziną, a gdy w badaniach wyszło inaczej, odtrąbił na cały kraj, że temat związków tych i owych z tymi i owymi będzie załatwiony jeszcze tej zimy. Gdy zagrozi nam blackout, o czym eksperci przecież trąbią od lat, gdy zabraknie słodkiej wody, o czym hydrolodzy mówią od dekad, gdyż Polska jest krajem, nie wiem czy państwo wiedzą, który schnie najbardziej w Europie. Mamy najmniej dostępu do słodkiej wody pitnej w Europie. Nadal będziemy zajmowali się partyjnymi funkcjonariuszami w telewizji polskiej? Będzie się mieli co do garnka włożyć, gdy Tadla będzie ciągnęła propagandę lepiej niż Cholecka? Jakie to ma znaczenie? Bo wolność mediów i demokracja? To ostatnie 4 lata nazywacie wolnymi mediami? Prawie 20 lat w mediach siedzę. Tyle mam na koncie i takiej propagandy nigdy nie widziałem, nawet za Tuska. Ona była oczywiście, był lis, ale takiej nigdy. Przyszedł więc Donald Tusk i wycina do spodu, tak jak PiS wycinał do spodu w 2008 roku. Wyrzucali z pracy wszystkich, od prezesa po magazyniera. Mam takich przypadków całą masę. Za nimi miała zostać goła ziemia. Taki był dogmat. To, w co każą nam wierzyć jedni i drudzy, że jest to jakaś walka o demokrację, w rzeczywistości jest wewnątrzplemiennym konfliktem ludzi, którzy chcą nie naszego bezpieczeństwa, nie chcą naszego szczęścia i dobrobytu, ale władzy i wpływów. Sakiewicz i bracia Karnowscy, którzy przekroczyli wszelkie standardy dziennikarskiej niezależności, teraz będą spać na styropianie w obronie wolności słowa? To może pokażcie panowie, jaka to była wolność słowa przez ostatnie 8 lat, gdy nakładaliście kagańce na swoich dziennikarzy. Pokażcie zestawienia udziału przedstawicieli poszczególnych partii politycznych. Pochwalcie się, kto przez ten cały czas otrzymywał tytuł Człowieka Roku. Dobrze powiem, gdy sobie przypomnę, że był to Jarosław Kaczyński, nieprawdaż? Był on przecież przez was nagradzany statuetkami Człowieka Roku, cały czas. Od razu trzeba było mu dać tytuł Imperatora Tysiąclatki. Co się, proszę państwa, zmieni teraz? Nic się nie zmieni. Podobną statuetkę otrzyma Donald Tusk. A że zajmują media w sposób przestępczy i niezgodny z prawem? No skąd zdziwienie? Przecież Tusk robi to, co wypada Donaldowi Tuskowi. Czyli u pana premiera po prostu jest bez zmian, moi drodzy. Nie o wolność mediów oni tutaj walczą, ale o stołki i przekaz. Nie zrozumieli jeszcze, że ich telewizji nikt nie chce oglądać, a radia nikt nie chce słuchać. Wszystko, czego nam potrzeba, znajduje się bowiem w internecie. Znajduje się w internecie, między innymi na naszym kanale, w naszym projekcie Marek Miśko-Czuwaj, którego rozwój i działanie jest możliwe tylko dzięki naszym mecenasom. Serdecznie każdemu z was za to dziękuję i pamiętam w modlitwie, jesteście wielcy.
To również wasze dzieło. Jeżeli natomiast ktoś z państwa miałby potrzebę, życzenie albo możliwość, aby dołączyć do zaszczytnego grona patronów, informacje o tym, jak to zrobić, zamieściłem w pierwszym komentarzu i opisie tego filmu. Kłaniam się państwu w pas. Jestem wielce zobowiązany. A na odchodne. Dawno temu powiedziałem, że przyjdzie ten czas, że władzę trzeba będzie oddać. Nawet Napoleon musiał ją zwrócić. Obóz polityczny dowodzony przez człowieka z Sopotu gra dokładnie w tę samą grę, w którą grał Jarosław Kaczyński. Różnili się oni jedynie w szczegółach, ale w sprawach najważniejszych mówili przecież jednym głosem. Jednym i tym samym głosem. Nie ma czemu się dziwić. Obaj są w podobnym wieku, obaj wyrośli z tej samej politycznej szkoły, tak samo łamią prawo, stosują te same metody w działaniu. Są identycznie przekonywujący, bo są z tej samej matki. Ta sama kobieta zrodziła politycznie każdego z nich. A wiecie, jak jest na imię tej kobiecie? Kłamstwo. Jarosław Kaczyński nie jest i nigdy nie był żadnym konserwatystą. Donald Tusk nie jest i nigdy nie był żadnym liberałem. Oni są tym, co mówią im sondaże, a dokładnie badania fokusowe, o których niedawno państwu wspominałem. Badania za kilkadziesiąt tysięcy złotych, które dają im wiedzę na temat zmienności nastrojów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem wyborców konkretnej partii. Bo bada się wyborców konkretnej partii, czego chce PiS, czego chce Platforma, Koalicja, Lewica i tak dalej, i próbuje wstrzelić w tę szczelinę, wypełnić ją swoim programem, który jest zmienny. Zmienny jak mądrość etapu. Czy myślicie, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku, która jeszcze do niedawna była najniższa w całej Unii Europejskiej, było efektem zrozumienia przez Jarosława Kaczyńskiego podstawowych procesów makroekonomicznych? Przecież ten człowiek w życiu nie zarobił złotówki w życiu, ciężką pracą, tak jak ty i ja. Myślicie, że zrobił to dlatego, że zrozumiał? Że gdy przestanie ludzi się doić z ich ciężko zarobionych pieniędzy w sposób tak bandycki, jak dzieje się to w Polsce od zawsze, to zwiększy się ich więź z krajem? Że zaczną Polskę bardziej szanować, a nie traktować jako opresyjne państwo? Że zaczną się bogacić? Że ich firmy będą ekspandować, zatrudniać więcej ludzi? Wprowadzą w końcu na rynek więcej pieniędzy, które obracane wzmocnią gospodarkę? Nic z tych rzeczy. Doradzono mu ten manewr na sam koniec, bo wyszło im z badań, że mogą przeciągnąć nim na swoją stronę część przedsiębiorców, którzy wahają się w wyborze pomiędzy Tuskiem, Hołownią a Mentzenem. Myślicie, że Tusk, robiący objazdówkę z Michałem Kołodziejczakiem po wsiach i wioskach w czasie kampanii, pamiętacie, był zadowolony z zapachu ciężkiej pracy, który towarzyszy rolnictwu? Że on rozumie zależności związane z gospodarką rolną, jej produkcją, bezpieczeństwem żywnościowym i w ogóle niezależnością, która wynika z tegoż bezpieczeństwa? Że zatroskana mina prezydenta Europy, gdy per pedes przemierzał pola kapusty pekińskiej pod Skierniewicami, wynikała z choć częściowego rozumienia jakiejś analizy fatalnej sytuacji, w której PiS zostawia polskie rolnictwo? Zresztą oczywiście po części też w wyniku działań komisarza rolnictwa z Polski i lewoskrętnej ideologii brukselskich urzędników, ale jednak ktoś do jasnej cholery w naszym kraju rządzi. Nie. Jemu po prostu wyszło w badaniach, Tuskowi wyszło w badaniach, że kretyńska zagrywka doradców Kaczyńskiego, która doprowadziła do utraty zaufania rolników wobec Prawa i Sprawiedliwości, przypominam, piątka dla zwierząt, piątka Kaczyńskiego, daje mu szansę na wypełnienie tej przestrzeni. Będą teraz czyścili Polskę po Kaczyńskim, tak mówią. Ale problem jest taki, że stajni Augiasza nie da się wyczyścić. A Kaczyński do niej wchodząc 8 lat temu kłamał, że uda mu się to zrobić. I kłamał, gdy mówił, że już to zrobił. Nie zrobił. I tak mija obecny rok, proszę państwa. Powoli każdy z nas niesie ten swój tobołek do przodu. A co przyniesie kolejny rok? Wszyscy się domyślamy. Z walką partyjnych buldogów w tle z pewnością nic dobrego nie będzie. Mówił kiedyś jakiś nieprzyjaciel Polski, że z Polakami należy robić kompletnie nic. Po prostu czekać, a Polacy sami się pozagryzają. Nie pamiętam który, ale ma rację. Jest po prostu dużo prawdy w tym powiedzeniu, ale też jedna nieścisłość. Otóż sam osobiście, i myślę, że większość z was, szczerze wyprasza sobie, aby te partyjne pieski, ta cała masa, była traktowana na równi z nami, z Polakami. Polskość, i tak już się niezmiennie składa od setek lat, najmniej jest związana z urodzeniem. Jak zawsze wspominam, mysz, która rodzi się w stajni, nie jest koniem. Polskość to żywioł, niezmierny i nieokiełznany.
A na czym polega ten żywioł? Na tym, że to nie my, ale to Polska dokonuje tego wyboru. Pamiętajmy o tym szczególnie w Nowym Roku, czego Wam, drodzy widzowie, życzę niezmiernie. Nadziei, siły, determinacji, zdrowego patrzenia na świat. Nie dać się omamić tymi wszystkimi błyskotkami, którymi próbują nas zainteresować. Ta telewizja nic nie jest warta. I tak większość informacji będziemy, jak nie dzisiaj, to za 2-3 lata pozyskiwać z internetu. Ale przede wszystkim życzę Wam zbawienia. Reszta to błahostka. Czuwaj. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy.